Agnieszka Jankowska, witam Państwa w środę 16 stycznia i zapraszam na wydarzenia. 6 osób zatrzymanych przez CBA, straty spółki na 4 miliony złotych. W zamian za łapówki fałszowali próbki złomu miedzi. Po śmierci Adamowicza samorządowcy apelują o opamiętanie. Strach jest wpisany w życie. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób podejrzanych o wyprowadzenie z KGHM Polska Miedź SA ponad 4 milionów złotych. Zatrzymani to biznesmeni i pracownicy miedziowej spółki, którzy mieli fałszować złom miedziany dostarczany miedziowej korporacji. Zatrzymania dokonali agenci z lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z województwa dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. Podczas śledztwa ustalono, że pracownicy w zamian za łapówki fałszowali próbki złomu miedzi. Zatrzymane osoby trafiły do prokuratury w Legnicy, tam usłyszą zarzuty. Nasi funkcjonariusze w tej chwili sprawdzają, czy ten proceder nie trwał dłużej i czy nie był prowadzony na większą skalę. 6 zatrzymanych to biznesmeni oraz pracownicy grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź. Pracownicy opłacani łapówkami przez biznesmenów mieli podmieniać próbki i preparować analizy jakościowe skupowanego złomu, przez co firmom wypłacano wyższe kwoty za jego sprzedaż. Straty KGHM-u wyniosły co najmniej 4 miliony złotych. Przepraszamy, wybrany numer w tej chwili nie odpowiada. Prosimy spróbować później. Mimo prób nie udało się nam skontaktować z przedstawicielami KGHM. Zarząd spółki opublikował jednak na stronie oświadczenie. Z pełną determinacją i konsekwencją będziemy dążyć do dogłębnego wyjaśnienia sytuacji, które mogą być niezgodne z polskim prawem oraz etyką biznesu. W ostatnich miesiącach zarząd KGHM wdrożył system przeciwdziałania stratom w grupie. W październiku ubiegłego roku powołano pełnomocników do spraw etyki i antykorupcji. Do ich zadań należy analiza i weryfikacja wszelkich sygnałów i napływających zgłoszeń o działaniach korupcyjnych oraz nadzór nad przestrzeganiem kodeksu etyki grupy kapitałowej. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali mieszkania oraz miejsca pracy zatrzymanych. Biznesmeni oraz pracownicy miedziowej spółki usłyszą zarzuty po przewiezieniu ich do nadzorującej śledztwo prokuratury okręgowej w Legnicy. Strach jest wpisany w życie, tak mówią samorządowcy z naszego regionu po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. To zabójstwo z premedytacją wstrząsnęło całą Polską. Charyzmatyczny, zdecydowany, z twardymi poglądami. Tak mówią o prezydencie Gdańska samorządowcy z regionu. Paweł Adamowicz zmarł kilkanaście godzin po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miał 53 lata. To pokazuje po prostu, po pierwsze, to, że można rzeczywiście nagonką różną zachęcić ludzi do złych czynów, bo to jest chyba istotą tego, co się stało. I żebyśmy się hamowali tych wypowiedziach publicznych. Wszyscy musimy dziś zastanowić się, czy odnosimy się z należytym szacunkiem do swoich konkurentów politycznych, do swoich przeciwników, czy w wymianie poglądów nie zapędzamy się zbyt często i nie zamieniamy siły argumentów na argumenty siły. Czy samorządowcy lokalni czują się bezpieczni po ataku na prezydenta Gdańska? Strach jest wpisany w życie, w związku z czym z tym trzeba żyć. A moja mama, która do mnie dzwoniła, powiedziałam, że w takiej sytuacji jak Adamowicz czy ja, bo ona była przestraszona tym, że może mnie to spotkać, jest 38 milionów Polaków, w związku z czym to każdego może dotyczyć. Pogrzeb Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę 19 stycznia w Gdańsku. Prokuratura rejonowa w Lubinie wyjaśnia, jak doszło do ucieczki 37-letniego mężczyzny z komisariatu Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Zatrzymany mężczyzna przebywał w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Jego znajomi przepiłowali i odgięli kratę w oknie, po czym wszyscy razem uciekli. Zostali zatrzymani przez polkowicką policję jeszcze tego samego dnia.
Postępowanie w sprawie ucieczki 37-letniego mężczyzny z komisariatu Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach prowadzi Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu oraz prokuratura w Lubinie. Nasze postępowanie prowadzone jest pod kątem bezprawnego samouwolnienia się podejrzanego. W sprawie przesłuchano już wszystkich świadków. Przesłuchano podejrzanych, oprócz naszego głównego podejrzanego, który zbiegł z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Zarzuty też usłyszały dwie osoby, które pomagały podejrzanemu zbiec. Pomieszczenie, z którego uciekł 37-latek, znajduje się na parterze budynku polkowickiej policji. Budynek nie jest ogrodzony, nie posiada również monitoringu. Według śledczych całe zdarzenie trwało minutę. Do ucieczki miało dojść nad ranem, gdy było jeszcze ciemno. 37-latek ma bogatą przeszłość kryminalną, jest podejrzany o szereg włamań, a ucieczka z komisariatu w Polkowicach nie jest dla niego nowością. Podejrzany w grudniu 2018 roku zbiegł z zakładu karnego w Zarębie i został tutaj ujęty przez funkcjonariuszy policji w Lubinie. Ale z uwagi na to, że był podejrzany też o dokonanie szeregu włamań na terenie Polkowic, został osadzony w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach. Na razie nie wiadomo, czy funkcjonariusze, którzy w dniu ucieczki pełnili służbę, poniosą karę. Na tym etapie postępowania czynności wyjaśniające prowadzi Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i dopiero po ustaleniach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zostaną podjęte przez nas odpowiednie działania. Przypomnijmy, że decyzją sądu zatrzymany trafił do aresztu tymczasowego. Wobec jego kolegi i koleżanki, którzy pomogli mu uciec, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia mienia na terenie galerii handlowej w tym mieście. Straty oszacowano na 8 tysięcy złotych. Policja opublikowała wizerunek mężczyzny podejrzewanego o to przestępstwo i prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę na zdjęciach lub mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia. Do zdarzenia doszło w Głogowskiej Galerii Handlowej 5 września zeszłego roku, ale dopiero teraz policja opublikowała zdjęcia osoby podejrzewanej o ten czyn. Poszukujemy mężczyznę, który jest widoczny na zdjęciach zamieszczonych. Widać na tych zdjęciach, że ten mężczyzna po prostu szarpie, w ten sposób uszkadza manekina i doprowadza do jego trwałego uszkodzenia. Straty oszacowano na 8 tysięcy złotych. Widoczny na zdjęciach mężczyzna ma od 20 do 30 lat. Prosimy wszystkie osoby, które rozpoznają tego człowieka, mają wiedzę na temat okoliczności tego zdarzenia, o to, aby skontaktowały się z nami na podane numery telefonów lub osobiście. Kontakt z Komendą Powiatową Policji w Głogowie pod numerami 76727762 oraz 76727741 w godzinach od 7:30 do 15:30. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.